Wiktoria Amelina, opowieść, żeby wrócić. Kiedy Mira wychodziła z domu, wzięła koralik ze szkatułki. Kiedy Tim wychodził z miasta, podniósł kamyk na ulicy. Kiedy Jarka zostawiała sad, wzięła pestkę moreli. Kiedy Wira wychodziła z domu, to nie wzięła niczego. Niedługo wrócę, powiedziała. I niczego sieńko nie wzięła. Mira wyhodowała szkatułkę z koralika. Hoduje nowy dom w szkatułce. Tim założył nowe miasto z kamienia. Miasto przypomina to rodzinne. Tylko morza nie ma. Jarka posadziła pestkę moreli. Wokół pestki sad wzniósł się Jarki. A Wira, która nie wzięła niczego, opowiada tę historię. Kiedy uciekasz z domu, opowiada, dom za plecami maleje, żeby się uratować. Dom się zamienia w szary kamyk, koralik, pestkę zeszłorocznej moreli, szkiełko kłujące dłoń przez całą drogę, figurkę Lego, muszle z kremu, ziarenko słonecznika, guzik z munduru taty. Dom wtedy się mieści w kieszeni i tam sobie śpi. Dom trzeba wyciągać z kieszeni w bezpiecznym miejscu. Kiedy jesteś gotowy, dom będzie powoli rosnąć i nigdy, zapamiętaj, nigdy nie zostaniesz bez swojego domu. A co ty ze sobą wzięłaś? Wzięłam tylko tę opowieść o powrocie. Wyciągnęłam teraz na światło dzienne. Ona rośnie.
Wzięłam tylko tę opowieść o powrocie. Wyciągnęłam teraz na światło dzienne. Ona rośnie.